Witam wszystkich. 11 lipca, wtorek, na porannej aktualizacji rynku kryptowalut. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Przechodzimy już do wykresów. Fear and Greed Index 57. Także dość wysoko chciwość na rynku. I ja spodziewam się korekty w dalszym ciągu, tej większej korekty. Natomiast no, te podbicia mogą być. Dobrze by było pod względem tej korekty, gdybyśmy zaliczyli poziom 31800. No i stamtąd ta większa korekta mogłaby nastąpić. I tak właśnie przechodzimy sobie już do wykresu Bitcoina. Tutaj jest wykres oparty na kręgach, który pokazuje już od kilku dni. Dlatego, że zbliżamy się do tego niebieskiego kręgu i historycznie wybicie tego kręgu było sygnałem prowzrostowym. Krąg działa jako opór, a jeżeli go wybijemy, będzie wsparciem dla ceny. Widzimy tutaj silna reakcja popytowa i przebicie tego kręgu, cofając się dalej, wybicie kręgu i reakcja popytowa. Także każde wybicie tego kręgu, tutaj widzimy wybicie kręgu i reakcja popytowa. Teraz jesteśmy na jego pograniczu i dla mnie istotnym poziomem będzie, jak zamknie się ta dzisiejsza świeca dzienna. Czy zamknie się ona powyżej 30, powiedzmy 438, czy poniżej. Jeżeli zamkniemy się poniżej, no to krąg może ściągać nas w dół i wtedy kolejne opory i pierwszym oporem będzie 30,438 do pokonania, a pierwszym wsparciem 29,956, 28,592. Tak to widzę na podstawie kręgu z interwału jednodniowego, także ja czekam na zamknięcie się tej świecy, czy zamkniemy się ponad kręgiem, czy zamkniemy się pod nim. Bo to pokaże nam dalszy kierunek na dalszy ruch ceny. No tutaj gdybyśmy kontynuowali tak ostro te wzrosty jak tutaj, no to target 34500, 34200 tutaj w tych rejonach to jest następny krąg, który możemy przekroczyć. Tutaj mamy krąg, który trzyma nas na spadku. Wybicie tego kręgu, przekroczenie go w przeszłości historycznie skutkowało spadkami. Widzimy to tutaj na tym poziomie. Także no, ważny poziom do obserwacji. Jeszcze jeden wykres Bitcoina. Widzimy, że po raz kolejny odbijamy się od strefy 31.032. No, bardzo precyzyjnie tutaj to weszło. Ja stąd mam shorty. Zamykałem je tutaj na poziomie 30251, wynikającym z mierzeń FIBO. I tak obecnie obserwuję, co się będzie działo na rynku, ponieważ no, jesteśmy w strefie silnego wsparcia dosyć. To nie było oporem, bo może zmienimy sobie to na kolory. I jeżeli to wsparcie 30251 puści, no to uważam, że te niższe poziomy tutaj jak najbardziej są realne i możemy je zobaczyć. Niemniej jednak 31817 uważam, że powinien zostać zaliczony przed głębszą korektą. Gdyby tak się nie stało i zejdziemy niżej tutaj, no to jest możliwość, jeżeli będziemy w okolicy 28-27, no to jest możliwość odbicia z tamtych poziomów i kontynuacji wzrostu nawet tutaj w okolice 33 i później będzie w okolice 35 tysięcy następny opór, ale to tutaj będziemy wyznaczać na następnych analizach. Przechodzimy do Ethereum, tutaj również mamy, w dalszym ciągu znajdujemy się pod globalną linią trendu spadkowego. Jeszcze tutaj cofnijmy się na chwilę do wykresu Bitcoina, ponieważ tu widać na interwale 4-godzinowym, że to podbicie no, jest na malejącym wolumenie i tak wygląda, jak gdyby te średnie już zawracały tutaj, także
Czekam na to, co tutaj się zadzieje, ponieważ ten wolumen jest malający i może zostać, może wrócić po prostu na tą drogę spadku tej korekty. Natomiast jedną rzecz, na którą chciałem tu zwrócić uwagę jeszcze, jest płynność do zebrania i tej płynności właśnie najwięcej jest tutaj między 31500 a 31900. Także tutaj te rejony, jak najbardziej prawdopodobne, że cena tutaj dojdzie, stąd na pewno będę zagrywał pozycje krótkie na spadki. Tak to widzę na tam Bitcoinie. Ethereum podobnie. W dalszym ciągu znajdujemy się w tym trendzie spadkowym. I kolejna próba ataku na linię trendu, globalną linię trendu spadkowego, to jest interwał godzinowy. Zakończyła się niepowodzeniem. Widzimy silne odbicie. Niemniej jednak zrobiliśmy zasięg tej korekty 1 do 1 na ten moment. I pierwsze wsparcie, które mamy dla ceny, na którym się obecnie znajdujemy, jest 1877. Jeżeli to wybijemy, no to 1868 i tutaj 1832. Możemy jeszcze tutaj dołożyć taką linię, lokalną linię trendu wzrostowego na tych szczytach. Tutaj i mamy wtedy kolejny poziom, gdzie cena może zareagować i tutaj też ten poziom będę obserwował. Trudno w tych miejscach zagrania na reakcję. Tak, wybicie tej tendencji wzrostowej, no to podejrzewam, że wejdziemy tutaj albo jeszcze niżej. 1768, wybijając ten dołek. Na Ethereum również widzimy, że ten wolumen popytowy się tutaj pojawił. Niemniej jednak teraz już jest dużo czerwieni i jest to wolumen malejący na tym podbiciu. Także uważam, że możemy zejść niżej. Ja obserwuję na ten moment, na tych poziomach będę zajmował pozycję i mam zagranie na reakcję. Litecoin bez zmian. Tak jak wyznaczyliśmy te strefy tutaj, do których cena może nam dotrzeć, tutaj ładna reakcja. Teraz ten poziom stał się oporem dla nas. I możliwe jeszcze jedno zejście niżej do tych poziomów 88-86. Natomiast no, ja obserwuję, co się tutaj dzieje i mam pozycję, zbieram tutaj longi z tych poziomów pod dalsze zagrania w kierunku 128-131, no taki będę miał następny target wynikający z mierzeń FIBO i z wsparć i oporów. Także każde zejście na Litecoinie jest okazją zakupową w tej chwili i myślę, że przed tym podbiciem te rejony, gdyby Bitcoin kontynuował w kierunku 31800, jest duże prawdopodobieństwo, że tutaj wybijemy górę. Na Maticu. Na Maticu widzimy, że wybijamy bardzo ważny opór dla ceny. Mamy taką lokalną linię trendu wzrostowego. I tutaj wybijamy 0,7372, poziom, o którym mówiłem już od dłuższego czasu, że będzie bardzo silnym oporem, został wybity i obecnie testujemy go od góry. Tak, zmieniły sobie tu na zielony kolor. Świeca dzienna zamknęła się ponad tym poziomem i na ten moment poziom staje się wsparciem. Jeżeli przetestujemy i odbijemy, no to następny poziom to jest 0,7925. I ten poziom będę obserwował do zagrania na reakcję. Niemniej jednak te okazje zakupowe tutaj mam nadzieję, że wszyscy wykorzystali i Markita trzymają na ten moment. Dopiero wybicie tej linii trendu uważam, że może spowodować zejście niżej do poziomu, po którym sobie mówiliśmy, no w okolicy 23 nawet mamy wyznaczony target. Ponieważ te dołki z zeszłego roku, z czerwca, nie zostały jeszcze przetestowane i dlatego tak się spodziewam tego zejścia. Tam mam zlecenia oczekujące, ale to na spocie czekają sobie na zakupy. Solana znajduje się w bardzo ciekawym miejscu. Tutaj po dotarciu do strefy zakupowej
mamy podbicie. I teraz pierwszy opór, który mamy właśnie tutaj 22-27, jego wybicie to jest 23-47, 23-90. Następny poziom, którego się spodziewam na Solanie. Natomiast tutaj ten poziom stał się dla nas wsparciem i jest to dość ważne wsparcie, ponieważ jego wybicie na to byłoby możliwość ponownego zejścia tutaj do tej strefy zielonej. Dlatego uważam, że powinien zostać utrzymany. Jest to też taki okrągły poziom 20 dolarów. No i myślę, że tutaj cena może się zatrzymać, możemy zawrócić. Zresztą widzieliśmy tutaj tą silną reakcję. Mamy gwiazdę poranną, nam się tworzy na interwale jednodniowym. Gdyby tak było, no to te rejony 24-28, cała ta strefa podażowa, którą tutaj mamy, może nam zadziałać. Znaczy, za każdym razem, gdy do niej docieraliśmy, pojawiały się silne spadki i wybicie otworzyło drogę do dalszych wzrostów, nawet w okolice 30 dolarów, tutaj 31 dolarów. Może tam się pojawić na Solanie. XRP, wczoraj ktoś pisał, że nie omówiłem XRP, no tam się niewiele zmieniło. Jesteśmy w konsolidacji od dłuższego czasu i dalej te poziomy z jednodniówki wszystkie obowiązują. Także ja osobiście czekam na wybicie poziomu 49-381. Pokonanie tego poziomu, dojście i wybicie tej linii trendu z kanału FIBO, no to jest dla mnie dojście w okolice 52-42, 55-59, tutaj te rejony. Także na to czekam. Czekam na wybicie po prostu z tej strefy konsolidacji, bo no, tutaj nic więcej się nie dzieje na ten moment. Gdybyśmy, jak zejdziemy na niższe interwały, widzimy, że tu wybroniliśmy poziom 0,46953, który jest na ten moment dość istotnym wsparciem. Jego wybicie, no to zejście jest do 0,44338. Także wybicie 0,46953, schodzimy do 44,338, natomiast pokonanie 0,49382, no to jest dojście do tych poziomów, które tutaj są zaznaczone. I tak to widzę na XRP. Na ten moment czekam na decyzję rynku. Dopóki jesteśmy nad tym poziomem 46,953 i nad tym trendu, to uważam, że ten target jest jak najbardziej realny i tutaj będzie decyzja rynku, czy po raz kolejny się odbijamy i schodzimy niżej, żeby nabrać siły na dalsze wzrosty, czy też przebijamy już teraz te poziomy i wychodzimy do rynku. Z tej konsolidacji, której target na D1, ja mam ustawiony, jeżeli tutaj nastąpi to wybicie, target, który mam ustawiony, jest w okolicach 69-70 centów za sztukę na ten moment. No i tak to widzę na XRP. Na wskaźnikach, jeżeli się przyjrzymy na wskaźnikach, to jeszcze jest możliwość, jeszcze jest miejsce na spadek, także te niższe poziomy mogą zostać zaksięgowane i tutaj przetestowanie 45-953, 44-73 jak najbardziej jest realne w tym momencie. Wszystko zależy od tego, co będzie się działo na rynku kryptowalut, ponieważ Bitcoin jest tak naprawdę na rozdrożu i czekamy na decyzję, czy idziemy, wychodzimy górą i kontynuujemy wzrost w okolice 35, czy jednak zrobimy tą głębszą korektę. Widzimy, że jesteśmy w takiej strefie konsolidacji, no i ja osobiście czekam tutaj na wybicie z tej konsolidacji i prawdopodobnie kontynuację tego ruchu, tej korekty. Życzę wszystkim udanego dnia. To wszystko, co do dzisiaj przygotowałem dla Was na rynku kryptowalut. Mam nadzieję, że dzisiaj jakość dźwięku trochę lepsza. Spróbowałem podregulować mikrofon. Dajcie znać w komentarzach, czy było ok, czy nie. Dzięki za wszystkie komentarze i jeżeli macie coś do przeanalizowania, no to wrzućcie to też w komentarzach. Postaram się to przeanalizować na następnych aktualizacjach. Życzę miłego dnia.
Do usłyszenia. Hej.